Stowarzyszenie 61 Róży Rzeplińskiej twierdzi, że od wielu dni prosi Pana o wypełnienie kwestionariusza, w którym Pan przedstawi swoje poglądy, określi wartości w takich konkretnych pytaniach. I Pan dotąd tego kwestionariusza nie odesłał. Czy jest na to szansa? Panie redaktorze, no ja jestem naprawdę w tej chwili człowiekiem straszliwie zajętym. Po prostu tego w ogóle nie miałem w ręku. No proszę pamiętać, że my dostajemy rocznie, ja do swojego biura dostaję rocznie 20 kilka tysięcy listów i maili. To jest nie tak dużo mniej niż za czasów, kiedy byłem szefem Kancelarii Prezydenta, Kancelaria Prezydenta. A proszę pamiętać, że my mamy do tego, do tych spraw dwa etaty i to też z dużym wysiłkiem. A tam był cały departament. Dyrektorem, wicedyrektorem, nie pamiętam ile było pracowników, ale naprawdę spora grupa. Wielkości są zupełnie porównywalne, tylko tyle, że wtedy nie było maili. Do tych listów bardzo często są dołączone dokumenty. No i proszę pamiętać, że musimy sobie z tym wszystkim zdawać radę. Ja tutaj jeszcze raz muszę publicznie podziękować Barbarze Skrzypek, mojej najbliższej współpracownicy i jednocześnie dyrektorowi mojego biura, pani dyrektor mojego biura poselskiego, która tam dokonuje cudów, no ale no mimo wszystko no są no pewne ograniczenia. To jest tak, że albo trzeba by bardzo zwiększyć na przykład szefom partii, bo oni dostają tych listów nie porównuje więcej niż zwykli, znaczy niż parlamentarzyści, którzy nie pełnią takiej funkcji, albo im trzeba było zwiększyć środki na biuro poselskie, no bo wtedy mogliby zatrudnić więcej pracowników. No albo trzeba przyjąć, że no po prostu wszystkiego zrobić się nie da.